Hej, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. No generalnie odcinek po przerwie, ponieważ byłem chory i w sumie dalej jestem, aczkolwiek już czuję się nieco lepiej i wydaje się, że mogę nagrać jakiś odcinek. I dziś, proszę Państwa, zobaczymy sobie, co było w tych starych, dobrych czasach. Minecraft na płaskim, blitz omówienia. No w takim razie zaczynamy. No najlepsze jest to, że kiedyś mi się te filmy wydawały naprawdę dobre. Dobra, zobaczmy pierwszy film na kanale. Uwaga! Ojojoj! Szumy są straszne jakieś. W sumie jeszcze to niedawno były. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, a to jest pierwszy odcinek... Boże, jakiś wtedy głos miałem. Nie no, widać różnicę mimo wszystko. Nowej serii na tym kanale, a mianowicie Minecrafta na płaskim. No i o co będzie? Boże, jak slajmy mnie ganiają. Gdzie chodzić w tejże serii? No, jak sama nazwa mówi, będziemy grać na świecie płaskim. I pewnie się zastanawiacie, no ale po co grać na świecie płaskim? Ano, będziemy sobie robić takie wyzwanie, że będziemy po prostu sobie robić normalny survival, tylko właśnie na płaskim świecie. Szkoda, że już Minecrafta nie ma na kanale, bo to było świetne. Jeszcze sobie inne serie zobaczymy, czekajcie. Więc tutaj automatycznie już mamy troszkę... pszenicy i z niej możemy zrobić chlebek. Jeszcze więcej chlebka. O hej, jaki malutki. No jaki malutki, słodziutki. W ogóle moją cechą taką moich starych filmów, zresztą te filmy teraz to też nie są zbyt dobre. Aczkolwiek właśnie cechą tych starych filmów było to, że owszem, może i gadałem dosyć mądrze, aczkolwiek mimo wszystko wolno to wszystko robiłem, jakby w ogóle nie myślałem nad tym, co mówię, musiałem na bieżąco improwizować. Zresztą teraz też na przykład w tym odcinku na bieżąco improwizuję. I już go nie ma. No to mamy slime, bo tutaj widać kolejny... Teraz będzie najlepsza akcja, wydaje mi się, w historii całego kanału. Kolejna tutaj farma slimeboli się nam zrobiła, no niestety... Patrzcie, próbowałem zabić te slimy i nawet patrzcie, golem co się stało. W końcu nie da rady. Chyba, że to wtedy... Rozumiecie to? Z obszarowych uszkodzeń walnęło golema i już reszty możecie się domyślać. Boże! 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 Najlepsze jest to, szok, że nie jestem w stanie określić, w którą stronę była ta wioska, ale wydaje mi się... To czekaj. A w jaką stronę ja poszedłem wtedy? A dobra, się nawet nie chcę się patrzeć. Mam takie przeczucie. Dobra, lecimy dalej. No dobra, odcinek drugi, zadeptywacze Minecraft na płaskim. To był chyba, z tego co pamiętam, w pewnym momencie rekord łapek na tym kanale, czyli aż 11. Oczywiście dopóki Strażnicy Mentosów nie stali się taką troszkę popularniejszą serią. Ło, jeszcze gorszy szum. No hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a to jest kolejny odcinek serii Minecraft na płaski. No i cóż, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, który był de facto pierwszym z całej serii i póki co jedynym, no cóż, umarliśmy. A, bardzo śmieszne. I to taki dość dziwny sposób zabici przez żelaznego golema. A właśnie, poczekajcie. O, nawet aktualne serie na kanale są. Minecraft na płaskim, blitz omówienia. O nie, blitz epickie powtórki. Pamiętam tą serię, już nie ma na kanale, ale była na tym starym kanale, co istniał tam 2-3 tygodnie i został usunięty. Potem chciałem przerzucić te filmy tutaj na kanał, aczkolwiek ostatecznie to uznałem, że po prostu nie ma sensu, ponieważ no będę po prostu nagrywał takie filmy z powtórek bez serii. No i oczywiście Strażnicy Mentosów już żadnej z tych serii nie ma na kanale. Znaczy, Strażnicy Mentosów teoretycznie są, ale w zawieszeniu i tak wam powiem, że jest w przygotowaniu w fazie nagrywania jeden odcinek. Czekajcie chwileczkę jeszcze. Brytyjska bakteria, czyli FV301, co? Czekajcie. Od początku. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, a to jest
kolejny odcinek z serii Blitz omówienia. Tak, kolejny. Pierwszy, nie kolejny. Nie, no. W Minecrafcie na polskim powiedziałem dobrze, że to jest pierwszy. Że jest to pierwszy odcinek na całym kanale, znowu mi coś urwało. W każdym razie dobra. No właściwie to pierwszy, ponieważ... No właśnie, poprawiłem się. Wcześniejsza część tej serii była na starym RW, ale spokojnie. Zacznijmy od początku, a tym początkiem... Nie, czekajcie, bo na starym RWA to nie była dokładnie ta seria, tylko seria nazywała się, nawet tam nie pamiętam, w każdym razie coś tam z jeżdżeniem bitew, ale było podobnie i później jeszcze pomiędzy tymi dwoma seriami, jeszcze na naszej nowej stronie RWA, która tam została założona, nawet nie pamiętam kiedy, to tuż po jej założeniu leciały tam nagrania z również nowej serii, czyli Blitz czy Warto. To były takie krótkie, kilkuminutowe nagrania po prostu właśnie, w których bardzo krótko omawiałem statystyki i grałem sobie jedną bitwę. Takie raczej, no w sumie fajne nawet. Wiem, jest początek linii lightów brytyjskich czołg. Tak, pamiętam. To były czasy, kiedy dopiero miałem FV-a 301. Kupiłem go dokładnie w ten dzień, kiedy został on dodany. I pamiętam, że bardzo, bardzo szybko wbiłem w nim wszystkie ostatnie moduły, bardzo szybko generalnie zbadałem 9 tier Vickersa CR, którego miałem w sumie do niedawna, właściwie tak z miesiąc temu, może nawet mniej go sprzedałem. 8 poziomu FV300. A na przykład jakaś... Ty możesz mi nie przeszkadzać! Jaki moment, możesz mi nie przeszkadzać, wydaje mi się, że to nasza po prostu trzecia reporterka RWA pewnie weszła do pokoju. Jednak te bitwy, chyba już wam do bitwy pokazały, o co w grze tym czołgiem chodzi. Tylko, że jest problem, bo jak tam troszkę głośniej, to nagle jest echo. Tutaj na nagrywaniu słychać jakby echo straszne, a teraz nie słyszę tego, więc no już trudno. Po prostu. Ale pamiętam, że wtedy byłem na pewno lepszym graczem niż jestem teraz w World of Tanks Blitz. I z tego co pamiętam, na tym odcinku, mimo że go bez żadnych cięć robiłem, to wszystkie bitwy jak leci naprawdę bardzo mi fajnie wyszło. Naprawdę dobrze ustawiać, nie pchać się... Sorry, ale... Ole lag, ludzie! Też pamiętam, że miałem strasznie wtedy głośne tam dźwięki z gry i praktycznie w bitwach nie było słychać tego, co mówię. Internet mi wysiadł. Akurat kiedy zajechałem w rogu od tyłu. Chyba zdarza się. Może niezbyt często zdarza się taki akurat. No i tak pewnie jest tu echo na nagraniu, bo to strasznie głośne jest. I tak nie słychać tego, co mówię. Upadł. A, super polosowało, dziękuję ci, Dro. Okej, gościu też nie potrafi. Nie no, to bardzo się trudno ogląda generalnie. Ale ten film, powiem wam, że naprawdę mi fajnie wyszedł, no może oprócz formatu, aczkolwiek to jest pierwszy odcinek najbardziej zdecydowanie legendarnej serii na tym kanale, obok może kodów bonusowych. Nie, pamiętam to. Niestety będę musiał robić nowe intro i wszystko, bo to wszystko usunąłem, bo nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek będę w ogóle nagrywał tych strażników. Potknięcie. No dobra, z tego co wiem, to ten tutaj będzie szedł. Nie, to jest zdecydowanie najlepszy odcinek w historii tego kanału. Halt! No i patrzcie, i złapał i ucieka. No jak to tak? Najlepsze było, czekajcie, jeszcze tutaj później. Dobra, wystarczy. Czy da się przejść Minecrafta nie wydobywając kamienia? Ja też się zawsze zastanawiałem. Zobaczmy. Nie, od początku chcę. Ojojoj, straszny ten szum jest. Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie
Wy jesteście na kanale Radia Wolna Afryka. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. A ja witam Was w odcinku, w którym spróbujemy sobie zrobić ogólnie minecraftowe wyzwanie, mianowicie... Tego ogólnie prawie w ogóle nie było słychać. Musimy przejść grę nie wydobywając kamienia. Ja wiem, że wiele osób... Straszna była wtedy jakość, nawet gorsza niż jest teraz. Ale to nie wszystko, ponieważ najgorszy zdecydowanie, jeśli chodzi o jakość tych filmów i generalnie to, co tam gadałem, okres historii tego kanału, to był okres mniej więcej wtedy, kiedy skończyłem z Minecraftem i zacząłem tak głównie z World of Tanks Blitz nagrywać. Najlepszy tego przykład to jest zdecydowanie film Ocenianie kont widzów w od Blitz, który nie wiadomo dlaczego ma aż 213 wyświetleń. Jest jednym z popularniejszych ogólnie filmów w historii tego kanału. Jednak wtedy była muzyka w intro. Pamiętam, że zawsze była inna czcionka, inny kolor tego tekstu w intro i inna muzyka, ale teraz jest zdecydowanie najlepsze chyba intro w historii. Właściwie oba, bo są dwa. Jakbyście nie zauważyli, to co jest zwykle w filmach i to co było na przykład w tym filmie. Jaki szum! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia Wolna Afryka. W kolejnym odcinku Radia Wolna Afryka. Będziemy omawiać... W kolejnym odcinku na kanale Radia Wolna Afryka, nie mówię, a nie. W kolejnym odcinku Radia Wolna Afryka, ale... To ma swoją genezę dużo głębiej i musielibyście jeszcze tam oglądać stare RWA, żebyście generalnie zrozumieli, o co mi wtedy chodziło. Konta naszych widzów, jeśli seria Wam się spodoba. Seria. Jeszcze nie było nawet drugiego odcinka. Znaczy miał być odcinek z tej serii na 100 subów, ale coś tak nie wyszło. No to naprawdę zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Suba, jeśli cały kanał... Jak mówię, smutno, wolno. Tylko się słuchać w ogóle nie da. Wam się podoba. No i napiszcie też w komentarzu, na przykład jeśli wy chcielibyście być... Wasze konto chciałoby być ocenione. Oczywiście... I czekajcie, ktoś napisał czy nie? Apeluję o niezostawianie łapek tutaj, ta. Tak, bo wtedy była taka plaga, że pewne osoby, które tutaj nie będę zdradzał, jakie, no generalnie tutaj tak troszkę... No patrzcie, 35 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, 10 odpowiedzi. Tu generalnie się, z tego co pamiętam, zrobiła kłótnia, tak, spadaj i tak dalej. No wiecie, taka to kultura osobista. Oczywiście wiadomo, w pierwszej kolejności oceniamy konta tych, którzy zasubskrybowali kanał. No wiecie, tak żeby po prostu zachęcić do subskrypcji. No właśnie, a jeśli wy jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo serdecznie was do tego zapraszam, ponieważ, no, szczerze mówiąc, teraz następnym celem jest, nie przerazi się, ale 1000 subów. Wiem, że to jest niewykonalne, aczkolwiek, no nie ma na tym kanale zdecydowanie rzeczy niewykonalnych, skoro taki wielki mieliśmy przyrost subów o prawie 100% przez, no nawet niecały 2021, mniej więcej tak przez luty i marzec, a teraz, proszę Państwa, lecimy po 200 subów. Myślę, że 200 subów na spokojnie do końca wiosny się uda nazbierać, aczkolwiek myślę, że 1000 do końca 2022 to jest fajny cel, tylko o Boże, kiedy to będzie? Ale tak patrzę, że na przykład właśnie ten film obejrzało aż 24,5% widzów, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, a na przykład... Ojoj, a na przykład ostatniego filmu z serii Wasze Bitwy aż 25,6% widzów bez subskrypcji obejrzało, więc no w każdym razie zachęcam do subskrybowania tego kanału, ponieważ może i ta statystyka nie jest aż tak zła jak na innych kanałach, aczkolwiek dalej mimo wszystko chciałbym, żeby więcej tutaj mimo wszystko osób zostawiło tego suba, jeśli naprawdę lubicie ten kanał. Aż przewinąłem tutaj, bo nie chciało mi się słuchać tego generalnie tutaj gadania. No, jeśli... O, podstępny kradzież mecz kiedyś miał jeszcze niebieskie WN8. Pff, stare czasy. Chodzi o Blitzstarsa, to naprawdę
też strasznie wolno gadałem generalnie. I czekajcie, kiedyś była taka seria jak Zagrajmy w... Uwaga, nie czekajcie, od początku chcę. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dziś spróbujemy sobie zagrać w grę. I generalnie w tej serii, z tego co pamiętam, to testowałem sobie takie różne gry, które wydawały się totalnie głupie. Szkoda, że tej serii już nie ma. Było naprawdę w sumie fajnie. Legends of World War II, która no wydaje się bardzo, bardzo ciekawą alternatywą dla Wota Blitz i dziś sprawdzimy, czy tak naprawdę jest. Okej, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No dobra, może przewinę gdzieś. Widzę, że mam jeszcze sporo HP. Boże, ile te czołgi mają HP? 4400, to jest World of Warship czy gra o czołgach? Ale to był moim subiektywnym zdaniem pierwszy naprawdę dobry film na kanale, oczywiście nie licząc strażników Mentosu. Witamy was wszystkich bardzo... No może oprócz tego szumu i tej jakości. Serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz. Dziś mam dla was powtórkę, ze mną jest podstępny kradziej Remecz. No i właśnie powtórka nie jest podstępnego kradzieja Remecza, jak mogliście się domyślić. 42 Musashi. Na 42 Musashi. Nie, 24 Yamato. No i właśnie, jak pewnie już zdążyliście zauważyć, jest to powtórka na T34-2, ale nie jest to T34-2. Dużo gadania, mało informacji. Teraz generalnie na kanale jest odwrotnie. Mniej gadania, więcej ważnych informacji. O nie, stary Minecraft, pamiętam, to była ciekawa naprawdę seria. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A nie w kolejnym odcinku, w pierwszym odcinku. Nowej serii, tak, tak. Ja cicho mówiłem. Mianowicie jest to seria stary... Gadałem. Że absolutnie nie da się przetrwać w nocy, ponieważ nie mamy tutaj czegoś takiego jak... Te jabłko 21 minut. W tych nowszych wersjach. To tutaj działa to bardzo podobnie jak właśnie złote jabłko. Możemy sobie... Kilka rzeczy. Sapling, po prostu sapling. A, bo wtedy nie było innych drzew i na sawannie też rosły dęby. Tak, odkrywałem po prostu świat, odkrywałem wersję 1, beta 1.3. Ło, ale krótki opis, najkrótszy opis w historii tego kanału. Kiedy to było? 26 sierpnia? To było miesiąc po rozpoczęciu nagrywania filmów na ten kanał. Tak. Nie wiem ile już trwa ten odcinek, pewnie mało, w porównaniu do tego ile na... Mało, 14 minut i 26 sekund, to jest mało? Dobra, pamiętam, że jeszcze kiedyś było coś takiego jak omówienie mapy Miedziane Pole. Miała z tego być cała seria, ale ostatecznie przez pewien problem z mikrofonem, który miałem w gruncie rzeczy, nawet nie pamiętam kiedy to było, tak z... 3-4 tygodnie temu ostatecznie seria nie została absolutnie w żaden sposób kontynuowana, bo miałem taki pomysł. Ej, to jest taka sama muzyka jak teraz jest przy top 5, jak się kolejne miejsca przełączają jakby. Hej, widzę! Oj, jak zacięło! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz i dziś powiemy sobie o mapie Miedziane Pole, jak tam grać, jak zrobić. Jedyna w trybie bitwy spotkaniowej. Mógłbym mówić szybciej. A w trybie dominacji tu mieści się baza B. Oczywiście takich budynków jest więcej, są też normalne, są nasypy. Chodzi o to, jak tutaj stąd można celować, no to jak najbardziej tutaj z tych dobra, z tych szachów, to nie jest aż takie złe. Strzelacie... O! Jaki piękny dzień! Normalnie najlepszy! Jest to piękny, jestem sobie owieczką! Tak, jestem sobie owieczką i właśnie wyskoczyłem tutaj na spektatorze z owieczką. Żyję. Może być coś lepszego? Nie.
A co to takiego? Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta na Płaskim. No i mam przyjemność zaprezentować wam moją To piękna budowla, niezwykle najpiękniejsza rezydencja, jaką w życiu w Minecrafcie widziałem. Dobra, ale ja potrzebuję czegoś z Blitza, żeby mieć mniej więcej porównanie. Co to ma być? Wod Blitz omówienia. Czy Matilda 4 naprawdę jest zadziwiająca? Niezwykle zadziwiająca. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Blitz omówienia. Ja wiem, że ten odcinek miał być wczoraj, no ale nie przewidziałem tego, że będę miał sporo pracy na Minecrafcie na Płaskim i po prostu byłem już zbyt zmęczony nawet, żeby ten odcinek nagrać. No więc trudno, macie go dzisiaj. Ale miałem głosik wtedy po plecie jakiś mięśni, no. No ale okej. Dzisiejszym tematem jest, jak już zapowiadałem dość sporo razy, czołg, o którym bardzo mało się mówi, czołg bardzo zapomniany, mianowicie radziecki Dedek 7 poziomu Su-100M1. No i na początek opowiedzmy... Mamy 310 uszkodzeń, co daje nam bardzo fajny wynik uszkodzeń na minutę. DPM Su-100M1 wcale nie jest bardzo fajny. Owszem, jest fajny, ale mimo wszystko to nie jest szczyt DPM-u, jaki może być na 7 tierze. Oprócz tego mamy średnią penetrację na poziomie 219, co jest niezłym wynikiem nawet jak na TDK. Niezłym wynikiem? To jest świetny wynik. No, wadą może być to, że jako pociski goldowe mamy tu hity. Wadą? Jakbym miał APCR-y, to wtedy one by wytracały dużo więcej penetracji na dystansie i wtedy, w tym przypadku, jakby wytracały więcej penetracji na dystansie, to ten gold, który ma jedną zaletę, czyli penetrację 330, straciłby cały sens, ponieważ ten czołg jest głównie do kampienia, chociaż teraz podstępny kradzieżer się na pewno ze mną nie zgodzi. No, a jak wiemy, APCR mimo wszystko, no tak średnio mimo wszystko, do kampienia się nadają. No, ale nie jest to tak wielki problem jak to. Moi drodzy... Ale też pojazd jest dość mały. Po prostu omawianie statów, czyli no, tak średnio ciekawe, powiem wam. Boże, 13 wyświetleń. Hej, witamy was wszystkich. O Boże, to jest Burning Games. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Blitz. Omówienia dzisiejszym tematem przewodnim jest czołg, który już dawno w sumie zapowiadałem, że będzie w tej serii, czyli jak Panzer 4, niemiecki niż... Dzieło możemy podnieść o 15 stopni. Też nie jest to jakiś bardzo zły wynik. Kaleczki są za... Nie wiem, po co ja grałem aż tyle bitew wtedy w tej serii. Ładowane. Jak skoczył. Aleś pojechał leopard. Ojoj, takie skoki po prostu. Dobra, koniec. Będzie druga część, ale na razie nie zamierzam nagrywać więcej, bo muszę jeszcze dzisiaj zmontować ten odcinek i go wrzucić. W takim razie, no co mogę powiedzieć, no jak już mówiłem przy filmie, nawet nie pamiętam którym, omawianie kont widzów, czekajcie, gdzie to było, o tutaj, jak oglądałem ten film, to mówiłem, że żeście koniecznie zasubskrybowali ten kanał i teraz powtarzam właśnie to, jakbyście zapomnieli, chociaż nie wierzę, żeby widzowie RWA byli aż tacy niefajni, żeby zapomnieli o tym, żeby, jeśli jeszcze nie subskrybują tego kanału, to żeby go koniecznie zasubskrybować. Od razu odpowiadam na pytania, które pewnie zostaną zadane w komentarzach, czy zamierzam wznowić którąkolwiek z tych serii. Odpowiedź brzmi oczywiście nie. W każdym razie zrobimy jeszcze tam drugą część, w której również będziemy sobie oglądać te filmy, ale może już nie aż takie stare, a bardziej na przykład o maraton Lawina powtórek, bo to było naprawdę ciekawe. To, szczerze mówiąc, był według mnie zdecydowanie najgorszy okres w historii tego kanału. W takim razie już się z wami żegnam i kończymy program. Tydym, tydym.